Robert Kaczmarek, doktor pułkownik Lech Kowalski. Jak Państwo widzieli, mamy film, który można puścić bez cenzury w podziemiu, w hybrydach. Mam nadzieję, że nikt nie zostanie dzisiaj odwołany z tego powodu. Ja bym zaczął od pierwszego pytania. Kiedy Pan wpadł na pomysł nakręcenia tego filmu i kiedy po raz pierwszy ten film ujrzał światło dzienne? Historia filmu jest dość długa, bo już prawie 2 lata od momentu, kiedy rozpoczęliśmy pracę. Troszeczkę przypadek pomógł całej historii, bo powstał kanał TVP Historia, którego dyrektorem był już nieobecny dyrektor, pan Dmochowski. I na podstawie moich innych filmów, które widział i tego, co robi, zaproponował mi współpracę. To był taki czas, kiedy rozpocząłem produkcję takiego cyklu Relata do biografii. Zrobiłem film o Poznańskim Czerwcu, zrobiłem film o Budapeszcie 56 roku. Zrobiłem film TW Bolek wspólnie z Grzegorzem Braunem. I na tej podstawie dyrektor zaproponował nam współpracę i miał być to pierwszy film z cyklu Twarze III RP. Pierwsza kolaudacja, przegląd redakcyjny był wiosną zeszłego roku i to była wersja 86-minutowa, ale już nowy dyrektor uznał, że to za dużo jest i musiałem skrócić film do 75 minut, wychodząc z założenia, że lepiej 75 niż nic. A ostateczna kolaudacja była we wrześniu, pod koniec września zeszłego roku. I zaczęły się przeboje związane z tytułem i z usunięciem iluś setek z filmu. No i niestety dla pana dyrektora ja już nie zgodziłem się na żadną ingerencję cenzorską w ten film. I udało się tak, żeby film został w tym kształcie, w którym państwo widzieliście. Niemniej, gdyby była kiedyś ta wersja reżyserska, 80-kilkuminutowa, to też byśmy chętnie obejrzeli, bo być może w tej sprawie wszystko jest cenne. Czy w ogóle była szansa na to, żeby ten film wyemitować wcześniej? Czy to po raz pierwszy się pojawiło miesiąc temu? Znaczy ja nie znam kulis jakby samej machiny telewizyjnej, kto zdecydował, jak to poszło, kto podejmował decyzję, to są różne jakby interpretacje tego. Film był gotowy, leżał. Zresztą jak inne filmy, które zrobiłem, wyprodukowałem, bo czasami jestem producentem, czasami jestem po jednej stronie, czasami po drugiej tego procesu twórczego. Powstał film na przykład o ambasadorze Spasowskim, który przy tej całej zadymie, która powstała po emisji tego filmu, jest pewnym takim, ostatnia sekwencja jest dopełnieniem tego filmu. Bo państwo na pewno znacie historię ambasadora Spasowskiego, który po 89 roku, kiedy to już niby, że nastała nowa Polska, próbował przyjechać do Polski, ale w 85 roku sąd wojskowy wydał wyrok kary śmierci. I on się zwrócił do ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, żeby on spróbował zorientować się, interweniować, żeby ten wyrok już w nowych warunkach politycznych został uchylony, unieważniony, wymazany. I ten ambasador poszedł do swojego znajomego, do pana ministra Balcerowicza, prosząc go o interwencję. Tu usłyszał, że niestety nic nie mogę zrobić, idzie do Mazowieckiego. Mazowiecki również rozłożył ręce i powiedział, że jedyną osobą, która w tej sprawie cokolwiek może zrobić, jest prezydent Jaruzelski. I się okazał bardzo ludzkim panem prezydent Jaruzelski, bo w 91 roku interweniował i tą karę śmierci zamieniono na 25 lat więzienia. Już jak przestał być prezydentem. Może teraz podpytamy trochę pana pułkownika. Tu jest wiele materiału, które ujrzało światło po raz pierwszy, jeśli chodzi o materiał filmowy. Jest bardzo mało znany wątek czystek antysemickich. Jeżeli się nie mylę, to w ogóle jedyna gazeta przez dłuższy czas, która pisała o tym, to była Gazeta Polska. Jak to się dzieje, że w kraju, no, w którym delikatnie mówiąc, ten temat jest taki wrażliwy. Jeden z największych, jeżeli nie najbardziej zaangażowanych
w czystki antysemickie, bo myślę, że już nie żyje żaden tak bardzo zaangażowany w czystki antysemickie poza Jaruzelskim, jest całkowicie chroniony. Dlaczego to tak się dzieje, że ani środowiska żydowskie, ani środowiska w Polsce, które tak bardzo zwracają uwagę na to, czy nie obrażamy braci starszych wierzy, tym razem w ogóle nie reagują? To znaczy, może to nie jest tak do końca. Kiedy napisałem książkę o Jaruzelskim i ta książka wychodziła, tak można powiedzieć, po cichu, od kuchni, nie miała żadnej promocji, nie było żadnych spotkań autorskich, ale gdzieś tam trafiała do osób, które były zainteresowane, i żeby poznać tą postać. I otrzymałem bardzo dużo listów z Kanady, z Australii, z Izraela, wszędzie tam, gdzie po prostu ci ludzie, można powiedzieć, ofiary Jaruzelskiego się znalazły po roku 67. I wtedy dopiero sobie zdałem sprawę, kiedy byłem zapraszany również tutaj w Warszawie do domów ludzi, którzy z Jaruzelskim służyli, a byli to Polacy pochodzenia żydowskiego, że oni nadal się go boją po prostu, boją się. Jest ogromna jakaś bojaźń w nich i to się datuje od tego okresu, kiedy przystąpił do generalnej z nimi rozprawy. W przypadku generała Jaruzelskiego to jest tak, że ta jego fobia antyżydowska, ona nie bierze się z roku 67. On w drugim czy trzecim miesiącu, kiedy został szefem Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, poprosił do siebie szefa WSW ówczesnego, generała Kokoszyna, i wydał mu takie dyspozycje, by dostarczył mu listę oficerów pochodzenia żydowskiego i nie tylko, ale również tych, którzy oficerów polskich, którzy blisko z nimi byli w różnych tam układach koleżeńskich, przyjaźnili się. I ta lista miała dotyczyć najistotniejszych stanowisk w Wojsku Polskim. Kokoszyn mu sporządził tą listę, na tej liście znalazło się 40 nazwisk. Tutaj dwóch z tych bohaterów z tej listy w filmie tutaj występuje, to jest pułkownik Dodik i pułkownik Sadykiewicz. Tam jeszcze był inny, bardzo bliski przyjaciel Jaruzelskiego, pułkownik Heinstein. Ja byłem u Heinsteina, on się już nie żyje. To ten człowiek po prostu bał się, wyjmował jakieś tam dokumenty, był cały roztrzęsiony, a to jest tyle lat, prawda, od tego wydarzenia, więc ja myślę, że to już są starsi ludzie, oni się go boją i tutaj nikt z tego ich pokolenia, może dzieci, może wnukowie kiedyś coś na ten temat będą chcieli mówić, natomiast od nich się nic nie wydobędzie.